Dzień dobry, słuchacie Państwo Radia Dla Ciebie. W magazynie sportowym dziś początek walki o europejskie puchary. W naszym studiu Tomasz Kłos, był reprezentant Polski. Dzień dobry, Tomku. Witam serdecznie, dzień dobry. Słuchaczom przypominam, że nasz magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl, na kanale Radia Dla Ciebie na YouTube oraz na Facebooku TVP Sport. Tam czekamy na Państwa pytania. Dziś proponuję, Tomku, zacznijmy od naszego sąsiada z Łazienkowskiej. Będę mówił powoli, żebyśmy posłuchali w ogóle, jak to brzmi. Legia Warszawa po wyrównanym meczu bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z drużyną Europa FC z Gibraltaru. Powiedzieć sensacja, Tomek, to chyba mało w tym przypadku. No tak, chyba, nie wiem nawet jak to określić, już nie chcę być takim od razu sceptykiem, krytykiem drużyny warszawskiej, bo to nie o to chodzi. Jak ktoś gra dobrze, mówi się dobrze, głaszcze się, chwali i tak jest faktycznie. No teraz wynik przywieziony z wyjazdu, ja nie wiem, czy to można powiedzieć, czy przywieziony, no gdzieś tam, no zawsze to jest nie porażka, to tyle gwoli gdzieś tam takiego pocieszenia, no ale powiedzmy sobie szczerze, no grając z drużyną gibraltarską, wicemistrz Polski, no powinien przywieźć worek trzech bramek i martwić się, przygotowywać się do meczów, tak naprawdę, jak to trener wypowiedział, do meczu z Pogonią pierwszego w lidze, bo to chyba jest w tym momencie najważniejsze. Teraz okazało się, że jest dużo większy problem po tym pierwszym meczu. Drugi mecz, co prawda wierzę i wiem, że Legia wygra ten drugi mecz u siebie, aczkolwiek zawodnicy z Gibraltaru nie mają nic do stracenia i oni tutaj też łatwo skóry nie oddadzą. Pamiętajmy, że przy odrobinie szczęścia w końcówce meczu to drużyna gospodarzy mogła pokusić się o zwycięstwo. Tak, oczywiście takie mecze się zdarzają, tak, gdzie lepsza drużyna nie jest w stanie strzelić gola, bo ta druga się stawia autokar gdzieś tam w polu karnym. W tym meczu tak nie było. I to wcale nie było tak, że Legia gdzieś miała miażdżącą przewagę, tylko był to wyrównany mecz. No tak, Tomek, jednego czego byliśmy chyba pewni przed tym meczem, właściwie tak się wydawało, to że Legia nie zlekceważy rywala, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się rok temu. Faktycznie znowu to zrobiła? Czy to ale jednak powody są inne? Ale Starek, ja ci powiem szczerze, że dla mnie to ona nie zlekceważyła rywala. Po prostu dzisiaj, na dzień dzisiejszy są takie, a nie inne, taka jest, a nie inna forma, takie umiejętności. Tylko teraz pytanie, czy drużyna gospodarzy była taka dobra, czy drużyna Legii słaba taka? Bo tutaj należy się zastanowić. Oczywiście te przygotowania wciąż trwają, no ale chyba te przygotowania były po coś robione, tak? Po to, że przede wszystkim numer jeden jest mecz kwalifikacyjny Ligi Europy, później Liga i chyba zawsze w takiej kolejności się podchodzi i patrzy na te mecze, a dzisiaj okazuje się, że no wcale taka Legia nie straszna takim drużynom. Oczywiście, takie mecze w życiu się zdarzają, bo to skłamałbym, gdybym powiedział, że takich meczy nie ma i czy to na poziomie reprezentacyjnym, czy to na poziomach ligowych, no ale tutaj zabrakło mi przede wszystkim takie wejścia w ten mecz, raz, dwa, trzy i zakończenia tego meczu, przyjechania i tak naprawdę zajmowania się meczem rewanżowym i ligą. A tutaj mi tego zabrakło. To nie świadczy dobrze o zawodnikach warszawskich, bo mając takie atuty, jakbyśmy spojrzeli w drużynie warszawskiej, mając takich zawodników, no to czegoś trzeba od tych zawodników wymagać. Nie może trener Wukowicz później, ja wiem, znam ambicje Wuko, ja wiem, że to jego przygoda z trenerką się teraz na poważnie zaczyna, ale poważne też zaczynają się odpowiedzialności z jego strony, bo nie może tłumaczyć się tym, że on jest zadowolony, jak zawodnicy trenują, jak zawodnicy do tego podchodzą. No, może być zadowolony, tylko że my, chyba wszyscy, bo każdy chce, żeby drużyna warszawska jak najdalej zaszła, jak najwięcej meczy wygrywała, coś pokazała.
ja już nie mówię, że już coś piłkarsko, czy coś ten, ale oni powinni sobie po prostu spacerek zrobić w meczu wyjazdowym i zupełnie inaczej ten, bo nawet nie będąc w formie, troszeczkę mając inteligencji takiej taktycznej, to sami zawodnicy powinni pewne rzeczy, widząc jak gra przeciwnik, sobie tak poukładać, gdzie mają największy problem z graniem, czy to stałe fragmenty, czy to prawa strona, czy lewa, czy prostopadłe, czy górne piłki, czy dolne. No takie coś to się gdzieś tam czuje. Takie coś trzeba zawodnicy doświadczeni, zawodnicy grający od wielu lat na odpowiednim poziomie, no ich inteligencja, od ich inteligencji należy tego wymagać. Tak, powiem ci takie moje wrażenie, byłem też na sparingu w zeszłą sobotę z Pogonią Siedl, też mogliśmy posłuchać trenera po tym meczu. Takie głosy wypływały z klubu, że Legia faktycznie nie jest jeszcze bliska tej optymalnej formy. Gdzieś bardziej częściej się mówiło o tym pierwszym meczu z Pogonią Szczecin w pierwszej kolejce 21 lipca niż o meczu z Europa FC. To też o czymś świadczy chyba, kiedy szykuje się formę, no nie na ten pierwszy mecz o stawkę, tylko gdzieś tam... No bo jak myśli się, że jedzie się do Gibraltaru, i tam dobrze myślał trener Wukowicz, zawodnicy, że jedziemy, wygrywamy, a myślami jesteśmy przy pierwszej kolejce. Tylko realia stały się inne, boisko pokazało zupełnie co innego. Grali jak równy z równym, bo tak trzeba powiedzieć. Tak było. I to jest niepokojące bardzo. To jest bardzo niepokojące, bo wiadomo, że to są mecze pucharowe i tak dalej, no ale tym bardziej, grając z taką drużyną, to z kim mamy grać, żeby pokazać swoją wyższość, swoją klasę? No nie wiem, jeszcze rundę wcześniej? Nie wiem, czy są jeszcze rundy wcześniej, no ale to no, dla mnie to są jest w ogóle... No są, tak. No tak, no ale to wiadomo, że ten, nie ten pułap. Ja mam tylko nadzieję, że to jest faktycznie gdzieś tam słabszy dzień, bo tak tylko można to wytłumaczyć, bo wiemy dobrze, na co drużyna Legii stać, wiemy na co dobrze tych zawodników stać, tylko to trzeba przełożyć na boisko, pokazać na boisko, bo dzisiaj nikt, tak sobie też trzeba powiedzieć, czy to Gibraltar, czy to Luksemburg, czy obojętnie jakiś Luksemburg, to dzisiaj już wysoko jest dosyć, zrobił bardzo duże postępy, ale mówię, inne drużyny, no trzeba odpowiednio do meczu podejść. Nie ma już wyników 10-0, 8-0 czy coś takiego. Każdy mecz trzeba odpowiednio wybiegać, wypracować i strzelić bramki, bo nikt się nie podłoży. Tak, mam nadzieję, że to faktycznie był wypadek przy pracy i w tym rewanżu Legia jednak pokaże klasę i gdzie jesteśmy w porównaniu z tą ligą gibraltarską, piłką gibraltarską. No niestety doświadczenie nas uczy też, o czym wspomniałeś rok temu, Luksemburg, porażka też kompromitująca. Wydaje nam się co roku, że no jednak niżej już się nie da naprawdę upaść, jeśli chodzi o te europejskie puchary i chwilę potem słyszysz pukanie od dołu, że jednak widzisz Gibraltar. Ale to wydaje się teraz, dlatego wcześniej powiedziałem, czy to te inne drużyny robią takie postępy do przodu, czy my po prostu stajemy albo idziemy w dół, bo takie pytanie sobie zadać. Rok temu Luksemburg. Porażka, no ale wiemy, gdzie drużyna potrafiła gdzieś tam luksemburska dojść. Dzisiaj mamy remis wczoraj 0-0. I też jest pewne zaniepokojenie, bo ja rozumiem 0-0, gdzie drużyna gospodarzy stoi na swoim polu karnym, mamy przewagę, nie wiem, 70-30, atakujemy, ale nie ten. To też można zrozumieć, no bo nieraz takie mecze są. Taka jest prawda. Mieliśmy niedawno mecz U21, bo trzeba... to jest analogiczny dobry przykład. Wygraliśmy ten mecz 1-0, ale przewagę miało cały czas to... Takie mecze bywają, my się wtedy cieszyliśmy, no ale dzisiaj, ale we wczorajszym meczu tego nie było widać, że to jest aż taka przewaga, aż drużyna z Gibraltaru jest tak stłamszona, że tylko czekać, kiedy popełnią błąd albo kiedy wpadnie bramka. Tutaj powiem szczerze, pełne zdziwienie. Tak, mówisz, że jesteś w miarę spokojny o Legię przed tym rewanżem, ale jednak tak śmiertelnie poważnie zapytam, mimo że gramy z ekipą z Gibraltaru, czy ta ekipa, trzymając się tego stylu z pierwszego meczu, gdzie na za wiele Legii nie pozwoliła, jest w stanie tę Legię wyeliminować? Ja powiem tak. Legia musi. Tamci nic nie muszą.
Jeżeli nic nie musisz, to nieraz pewne rzeczy wychodzą jeszcze lepiej, niż chciałoby się grać. Legia, pamiętajmy, będzie mecz w Warszawie. Będzie mocny doping, ale też mocne bardzo oczekiwania od kibiców, bo tutaj ja jestem przekonany, że w pierwszej połowie, jeżeli będzie 0-0, emocje, frustracja kibiców się wyleje, bo co kibice mają oczekiwać od tej drużyny? Już coś takiego rok temu przeżyli. Teraz jest kolejny egzamin z jeszcze słabszą, uważam, drużyną, aczkolwiek, która pokazała, że potrafi grać w piłkę. Nieraz tak jest, że na treningach gdzieś tam były treningi strzeleckie i jest jakieś dośrodkowanie i tak luźno sobie strzelasz, no i okazuje się, że dwa strzały, dwa razy widły strzelasz. I tak teraz będzie zachowywała się drużyna z Gibraltaru, bo oni nie muszą. Oni, jeżeli wszystko zrobią, co więcej, nawet jak jedną bramkę strzelą, to jest dla nich ogromny sukces. Czyli piękny scenariusz, wymarzony, szybko strzelić gola w tym rewanżu i szybko pokazać, tak, kto w tym meczu dominuje, kto dyktuje tempo, i to nie to, że jedną bramkę strzelić i stanąć. Jedna, kolejna, następna. Tylko to może sprawić, że legioniści poczują się pewniej i przede wszystkim za tym też pójdą kibice. I tak naprawdę wszyscy powiemy, że faktycznie ten pierwszy mecz to był wypadek przy pracy, bo oczekiwania będą niesamowite i są. I trudno się komukolwiek dziwić. Z każdą minutą bez gola pewnie ta frustracja, gdzieś tam presja trybun będzie rosła. Oby tak faktycznie nie było. Tomku, jeszcze kilka słów na temat pozostałych polskich klubów, które grały też w pucharach. Wczoraj widzieliśmy Krakowie, grała na Słowacji z Dunajską Stredą. Remis 1-1. No powiedzmy, szczęśliwy gol dla Krakowi, ale ten wynik chyba gdzieś tam obrazuje to, co działo się na boisku, taki remis bramkowy. Nie było nic jakiegoś wielkiego. No, po rykoszecie bramkę dla drużyny Krakowi. Później też taka dziwna sytuacja, trochę po rzucie rożnym, po stałym fragmencie. Gdzieś tam piłka spada zawodnikowi gospodarzy pod nogi, jest strzelana 1-1. Później były też sytuacje, pamiętajmy, że Peskowicz też jedną sytuację wybronił. Tam też była fajna akcja Krakowi, taką klepkę pograli w polu karnym, no ale chyba troszeczkę takie niezdecydowanie z zawodnika Krakowi, ale tutaj można powiedzieć, że Krakowia pokazała, gra teraz u siebie, wszystko otwarte. Tak, taki wynik 1-1. No Piastem chyba jesteśmy najbardziej oczarowani. Oczywiście. Grą z Batę Borysów, na Batę Borysów. Drużyna, która od 13 sezonów występuje w europejskich pucharach, od 6 chyba, jeśli się nie mylę, w Lidze Mistrzów, potrafiła do fazy grupowej tam dojść. Widzimy, że tam mocno są zafiksowani na punkcie pucharów, ale przyjechała drużyna Piasta, poukładana, i pokazała, że nie będzie się bała w meczu wyjazdowym u faworyta tego meczu, i pokazała naprawdę fajną piłkę. Podobała mi się gra drużyny Piasta. Troszeczkę może w drugiej połowie za bardzo nonszalancko grali, za dużo strat mieli Gliwiczanie, ale z przekroju całego meczu należał, myślę, że można powiedzieć, że nawet należało się im zwycięstwo. Podobała mi się i są faworytami w tym meczu, aczkolwiek trzeba patrzeć na jedno. Batę jest doświadczoną drużyną w eliminacjach i w ogóle w rozgrywkach pucharowych. I nie sugerujmy się tym też, że dobrze zagraliśmy tam, ale jeszcze musimy u siebie wygrać, bo zdobyć korzystny wynik. Tak, doświadczenie Batę to jest coś, co będzie działało na jej korzyść. Coś, czego się nie da, jak to się mówi, nie da się kupić. To trzeba przeżyć, to trzeba dotknąć, to trzeba nieraz przegrać, żeby takich rzeczy doświadczyć. Ale wszystko otworem przed zawodnikami. Tak, Piasta nam zaimponował. Tak? Nie było batów w Borysowie, jak niektórzy się spodziewali. W Piast, mam wrażenie, zaskoczył całą polską ekstraklasę, bo praktycznie nikt się nie spodziewał, że włączy się do walki o Mistrzostwo Polski. To co? Może też trochę zaskoczy tę piłkarską Europę. Na początek trzeba wyeliminować Batę Borysów. Gdzieś tam, gdybyś miał procentowo oceniać szanse przed tym rewanżem, nie, ja mimo wszystko daję na razie, mimo wszystko, że to gra u siebie Piast, daję 50-50. Nie z lekkim wskazaniem może na Piasta, no bo grają u siebie, ale generalnie
to Batę potrafi grać też na wyjazdach, potrafi grać w takich meczach o wszystko, bo teraz jest mecz o wszystko. A Piast, jeżeli przeszedłby drużynę Batę Borysow, na pewno taka... dostaliby takiego wiatru w żagle i pewności siebie. No bo to jednak jest, co może być lepszym motywatorem dla zawodników niż pokonanie klub, który od 13 lat występuje co roku w pucharach, a od 6 w Lidze Mistrzów. Ale to widać, że w Gliwicach chyba są tacy ludzie, którzy twardo stąpają po ziemi. Zdobyli mistrzostwo, też przyglądamy się, jak się zachowują na rynku transferowym. Tam nie ma jakiegoś szaleństwa, nie dają się ponieść emocjom, nie wydają więcej pieniędzy niż mają. Tak, twarde stąpanie po ziemi, raczej budowanie długofalowego projektu. Długofalowego, ale bardzo racjonalnie patrzą. Mhm. Wiemy, że odszedł, można powiedzieć... no Sedlar, tak? Stoper, który był tak naprawdę ostoją obrony. Przy nim Czerwiński uważam też, że się rozwinął i grał dużo spokojniej, dużo pewniej, nabrał tego doświadczenia. Dzisiaj to jest zupełnie inny zawodnik. Szkoda, że jego nie ma. Szkoda, że nie ma, że odszedł Tomek Jodłowiec, no ale widzimy, że w drużynie Legii też sobie miejsca nie wywalczył albo po prostu inne, bardziej w oprócz co krajowców trener Wukowicz tutaj stawia, no bo 7 chyba obcokrajowców w kolejnym meczu. Przyjdzie kiedyś na to czas, żeby jeszcze porozmawiać. Uważam, że jak zwykle Jorge Felix, Valencia, Parzyszek, to są zawodnicy Dziczek, chociaż tam była też małe nieporozumienie, ale chyba taka nerwowość, tak, nerwowość tak, troszeczkę taka sportowa młodości pokazała. No ale to takie mecze są, bo jeżeli chce się wygrać, chce się grać do samego końca, a tam Dziczek miał żółtą kartkę i tam groziła śmierdziało czerwona, już za przeproszeniem, tak nieładny zwrot, drugą żółtą i dlatego trener... Słuszna decyzja trenera, ale to potem już przeprosił ładnie na mediach społecznościowych Piasta, kibiców i sztab, że zachował się dlatego, żeby wściekły na siebie, nie dla trenera. Ale słuchaj, takie zachowania nieraz są, to nie chodzi o to, że chcę pokazać trenerowi, bo żaden trener, który jest poważany, nie pozwoliłby sobie coś na tego. Trener wie, że to jest w efekcie emocji, nerwowości, chęci gry, zwycięstwa. No, są takie momenty, gdzie zawodnik impulsywnie reaguje i tak naprawdę chyba nie jest do końca świadomy, co robi. Tomku, jeszcze na koniec mamy 2 minutki. Zakończymy zaproszeniem na imprezę, która w ten weekend w Warszawie, imprezę, której jesteś ambasadorem. Ten weekend w Warszawie Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka. Co roku mówimy o tej imprezie z przyjemnością. Fantastyczne wydarzenie. Co czeka nas w tym roku? To tak, siódme Mistrzostwa Świata Domów Dziecka, rekordowa ilość drużyn, 29, przyjeżdżają drużyny nawet z Nepalu, także to jest atrakcja. Pierwszy dzień będzie raczej na pewno zamknięty na Łabiszyńskie, będą eliminacje do tej fazy finałowej. W niedzielę oczywiście wszystkie zapraszamy na boisko Legii Warszawa, mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał, później mecz pokazowy, telewizja kontra TVP Sport, telewizja polska kontra youtuberzy, między innymi gwiazdy z zagranicy, wśród piłkarzy, Frank Ferlat, Manisz, Nino Valente, zawodnicy z Portugalii, plus byli reprezentanci Polski, Darek Dziekanowski, Jacek Szynówek, Sebastian Mila, Radek Gilewicz, asystent trenera Brzęczka, no i jeszcze mnóstwo atrakcji. Miejmy nadzieję, w tej chwili reprezentacja Polski Domów Dziecka kończy dzisiaj zgrupowanie 5-dniowe, także przygotowanie bardzo dobrze, mają trenera od przygotowania fizycznego. Rok temu, 2 lata temu 3 miejsce na pudle. Zobaczymy, co w tym roku. Miejmy nadzieję, że będzie też. Zapraszamy wszystkich w ten weekend na stadion Legii. Informacje bez kłopotu Państwo znajdą w internecie, chociażby na rdc.pl czy tvpsport.pl, więc oczywiście zapraszamy. Tomasz Kłos był gościem Radia dla Ciebie. Wielkie dzięki, Tomku. Dzięki. Magazyn sportowy na półmetku. W drugiej części Marcin Nowak, były reprezentant Polski w siatkówce. Temat Final Six Ligi Narodów. Polecamy się za kilka chwil.